trochę ludzi na ten ping przyjechało. Ogarnąłem bilety, ale oczywiście nie wpuszczałem z kamerami, tak więc sorry. Ewidentnie popularny temat. Stomping. Ludzi idzie, ja pierniczę, straszne ilości. Masz chicken kawasana. No, tłoczno trochę. Byliśmy, widzieliśmy, ale nie będę fanem. Dobrze, że mamy blisko do hotelu, jakbym miał teraz jechać na drugi koniec Paryża z całym tym tłumem, to by było słabo. Zajebiście to ogarnęli, bo przed koncertem barierki, wszystko obarierkowane, a wychodzicie i nie ma, w ogóle sprzątnięte. Dziękuję, do widzenia. Wszyscy muszą zdążyć na metro, bo przestaje jeździć za pół godziny, tak więc tłum się ładnie opróżnia. Tylko tyle, że na stacji to czuję, że będzie dramat w trzech aktach. Ciekaw jestem, czy to przewidują i podstawiają więcej pociągów, jak jest taka akcja, że dużo ludzi przychodzi. No nieźle. Ciach, ciach, Carlsberg postawił ten, sprzedają browarek, jeszcze na do widzenia. Przyjechali policjanci. Organizacja pierwsza klasa. 50 cent kolejny. Tylko, że nowembre dopiero. Myślę, żeby mi się bardziej podobało. I też trzeba zobaczyć i zwrócić uwagę, jak wyszło tu 40 tysięcy ludzi. I można powiedzieć, że jest nieomalże czysto. No kilka kubków tam leży. Każdy tutaj coś pił, robił i w ogóle. Ale proszę bardzo, wyczyszczone, dziękuję. Nie ma syfu. Miłe zaskoczenie. A, jeszcze sprzedają teraz te pamiątki. Jeśli chodzi o ten wybuch gazu w Paryżu, to w ogóle nie miałem nic z tym wspólnego. Proszę mnie z tym nie łączyć. Sytuacja wygląda tak, że leje. Nie narzekam. Mam kurtkę przeciwdeszczową i Cassandra też. Ale za godzinę ma przestać, to chyba popauzujemy jeszcze trochę i pooglądamy telewizor i dopiero się ruszymy. Jest też opcja, że sobie możecie swoją telewizję ze swojego telefoniku puścić. Też fajne. Czyli Netflixy i inne pierdy działają. Pod względem technicznym, powiem szczerze, że naprawdę mi się podoba rozwiązanie tego pokoju. Ale pokażę wam w nocy, bo to lepiej widać, jak się te światła zmieniają, kolory i różne inne rzeczy. Jeszcze jakieś ładne outfity na tym Paris Fashion Week, bo widzę, że tu elegancko, akurat moda męska. Idealnie w moim typie właśnie. Tak więc może coś modnego przywiozę, żeby błyszczeć na kieleckich salonach. Może jakieś buty na obcasie. Albo ten strój do dezynfekcji kurna radioaktywnej tej opadu. O, to by było dobre, to żółte, nie? Tym bym dobrze wyglądał. Szczególnie jakbym zrobił zderzenie czołowe z jakimś samochodem. Albo to. Ja pierdyka, dokąd zmierzał ten świat. Tutaj Louis Vuitton przygotował specjalny outfit na offroad. Muszę go mieć. Słuchajcie, numer konta w opisie filmu zawsze. Za jedyne 620 tysięcy dolarów można kupić takie coś. Chciałbym widzieć tę modę męską i tych prawdziwych mężczyzn, którzy to projektują w okopie na Ukrainie. Jak se dadzą radę? To by było... Chętnie nagram takiego vloga, jak jest któryś chętny w tym obuwiu sportowym, żeby wystąpić. Zachęcam. Ogarniemy z Chomiczurem wizytę w okopie. Prawie nie pada. Mówiłem o okopach i Louisie Vuitton. Proszę bardzo. Są sygnowane granaty przeciwpiechotne. Nieprawdopodobne. I to jest najważniejsze. Patrzcie, posprzątane czysto, miło i przyjemnie po koncercie rano. Już nie ma nic. Wydymaliśmy Freda, a deszcz przestał padać. Chcesz coś zjeść? Nie. Jestem bardzo najedzona. Czym? Śniadaniem hotelowym? Tak. Żeby tak nie było, że my w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie? Ten łuk to wymyślił François Mitterrand. Zaczęli go budować w 92 i aż im zeszło do 98, bo zaprojektował go Duńczyk, który się niestety w pewnym momencie już wypiął i poszedł do ziemi i musiał jego wspólnik skończyć. Tu jest jakieś Ministerstwo Środowiska się mieści, były jakieś różne inne też rzeczy, ale ludzie za bardzo chcieli skakać z tego łuku. On jest nieomalże idealnym takim równoległobokiem, bo ma tam 108 na 108 na 103 czy coś takiego. Doczytacie sobie. Hipersześcianem. Hipersześcianem, no o tym właśnie mówię.
I co jeszcze mogę powiedzieć o tym? I on jest tak samo jak łuk triumfalny. Jakby cię postawili kreskę, to wlatacie do łuku triumfalnego i tam są zresztą te wszystkie pociągi, autostrady i inne rzeczy idą do łuku triumfalnego. Le magnifique. Co? Weź najpierw se zmierz na normalny język, żebyśmy coś wiedzieli, co to jest. Nie francuski, tylko angielski. Retry. On teraz traveling data from space. Retry. Niestety tylko po francusku, po angielsku jak przełączacie się to... Ja jeszcze po francusku nic zupełnie, jak jeszcze są? Po niemiecku damy radę. Bonjour. Guten Morgen. Patrzcie, zhakowaliśmy cały system. Poprzełączamy na inne języki i niech się martwią wtedy. Ja jeszcze po hiszpańsku daję radę. Wszystko oprócz francuskiego. Dobra, restauracja stoi na dzisiaj. Dziękuję, do widzenia. Wydaje mi się, że tutaj jakaś jest wystawa złomarsów ze Świętokrzyskiego. Elegancka rzeźba ze złomu. Idziemy jeszcze do tego Westfielda, żeśmy zwiedzili, ale nic tam nie ma. I tu jeszcze widzę, że jest Decathlon, co to rosyjską armię wspiera. Zobaczymy, co tu mają. Lecimy z La Défense na tą następną za Aubert jest. Cassandra jest na liście francuskich restauratorów, bo kokoweł nie siadło wczoraj, grubo. Musimy się chować, bo hitmeni są wszędzie. Rozglądamy się gdzie tylko. O, to też wygląda troszkę podejrzanie. Patrzy na mnie. Wydaje mi się, że możecie wrzucić pod pociąg nadjeżdżający. Kokoweł nie siadło? Nie. Nie zasługujesz na to, aby żyć. No, trudno. Tu nie ma miejsca dla tych, co nie jedzą kokoweł. Chodź tu w lewo, na dół. Francuski z szafą chciałem wam zrobić. Który to był numer? Trzeci. Jak trzeci? Forum Le Petit... A, Centre de Pompidou. Bien? Bien. To bien tu? Spędzimy teraz 4 godziny w Centre de Pompidou, a potem idziemy na, mam nadzieję, zarąbiste jedzonko. Ale tak to w ogóle, ogólnie tu czysto w miarę jest. Zwracam na to uwagę, bo zawsze zwracam uwagę, jak jest nieczysto, to teraz muszę powiedzieć, że jest czysto. Tylko te oznaczenia wyjść trochę mnie... A tu w prawo pokazuje. Kręcimy się... Wiesz jak? Jak? No, nie będę przypominał. I tam, patrz, i znowu idziemy w kółko. Do trójki. Tu jest, 3. Centrum Pompidou. To jestem ja. Ja Ząbek Wacław, trener drugiej ligi z wielką twarzą za kratami. Państwa, w końcu dotarłem do rakletowni i będziemy jeść coś dobrego. Cassandra, all you can eat. Pamiętasz? Patrz, jakie tam są dzwonki, jakie to musiały być duże krowy albo wielkie barany. Będziemy tutaj sobie podgrzewać ten ser. Marzyłem o czymś takim. Maczać w tym bagietki. O, mon dieu. I będzie się tam grzał ten kominek, który nie daje ciepła. Le Montagne Restaurant, czyli to jest górska, nie góralska. I to się nazywa Le Marmottes. Co wpiszecie w Google i znajdziecie, jakbyście chcieli takie fikumiku jak my. I zobaczymy, czy będzie dobre. Ja pierniczę, jak chciałem takiego rakleta zjeść. Nam trochę pomogła, bo pierwszy raz będę ten raklet akurat testował. Wybraliśmy pierwszą pozycję z menu, która jest delikatna. Nie jest jakaś taka bardziej wzbogacona i pani nam powiedziała, że na pierwszy raz będzie właśnie taka najlepsza. Plus żeśmy sobie wzięli takie do tego białe winko. Nie jestem fanem, ale z rakletem myślę, że się nam elegancko pokomponuje. Myślę, że jesteś trochę fanem. Très bien? Très bien. Myślisz, że Filip Klawinka mnie na, tak. Myślę, że na tak. Białą stronę mocy? Tak, tak. Filip, pozdrawiamy. Zdrowie Filipa. Cały czas jest głęboko w naszym sercu. O, już ser. Tu jest maszyna do podgrzewania, do której nie można dotykać palcami, bo zniszczy odciski palców. Chyba, że jesteście z biegiem, to wtedy chcecie to robić. I jest to tak, że sobie przysuwacie, podgrzewa i odsuwacie. Przysuwacie, odsuwacie. Przysuwacie, odsuwacie. I możecie jeść do woli. Wiadro kartofli do tego, ogóreczki plus sałata. Pani mówi nie wie po co. I tutaj cały wybór francuskich wędlin plus rozpoczyna się przygoda z serem.
Kurnia, jak mi się to podoba, to zaraz zwariuję. Zaczyna się to topić. Kasandra teraz wjeżdża ze swoim talerzem przygotowanymi kartoflami i ja jej zgarniam cały towar. O kurnia, możecie mi zazdrościć, jakie to jest zajebiste. O, le petit vendôme. Teraz twój. Nie, to musi się nagrzać, nowa porcja, także teraz ty jesz. Na wędlinka. Jest ogóreczek, takie tutaj nam przynieśli, nawet dobre, lekko paprykowe. Do tego kartofelek świeży. I te kartofle nie są gotowane, tylko pieczone. I ser. No, jak? Lepsze niż kokowel? Très joli. Zuję i objaśniam, bo ser mi spływa. Odjeżdżam tę maszyną, podkładam i miziam ten ser. O, chodź do szafci. O, très bien. A można jeszcze tą drugą stroną odkroić sobie skórkę. A. I teraz kolejne grzanie dla Le Cassandra. Bon appétit. A i tu jest w ogóle opcja, tak jak mówiłem na początku zresztą, all you can eat. Czyli możesz się nażreć, ile tylko na siłę. Dają też tutaj fondue, jak ktoś woli, preferuje. Ale jak nam się uda i będzie jeszcze czas, nie, na pewno nie dzisiaj, też sobie spróbujemy tego fondue. Pani, która tu obsługuje, jest bardzo sympatyczna. Nie robi problemu, że mówicie po angielsku i ona również mówi po angielsku. Wszystko z przyjemnością opowie. Już właśnie nam powiedziała, że jakbyśmy sobie zrobili pierwszy raclette, to już możemy starać się o obywatelstwo francuskie. Jakie to pyszne jest. A taka atrakcja, żeby nie było, że nie mówię. 58, ale żeśmy sobie jeszcze wzięli winko do tego za 16, czyli razem 74. I jakieś dwa podatki, 10 i 20, w zależności pewnie za co. No, rozsądnie. Za jedzenie i za alkohol. A ale nażarliśmy się sakramencko. A tak wygląda to z zewnątrz. My żeśmy sobie siedzieli w środku, bo dzisiaj padało i jest tak mniej przyjemnie. Trochę mniej ludzi, jak widać na zewnątrz. I przede wszystkim my w naszym polskim to jemy obiady mniej więcej koło południa, 14, 15, 16. Oni tutaj zaczynają mniej więcej po francusku 18-19, tak więc jakbyście chcieli później przychodzić, to raczej by trzeba sobie rezerwować miejsce, tak jak ustaliłem z panią. A jak w takich godzinach naszego polskiego obiadu, to dacie radę tak bez rezerwacji. Bez rezerwacji z szafą w Paryżu, proszę bardzo.